drodzy, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Marcin. Dzisiejszy film być może zapoczątkuje nową serię, zobaczymy, co to będzie za film w ogóle. Pytacie mnie często na przykład, jak sprawuje się dany sprzęt po jakimś czasie użytkowania, czy coś się nie ułamało, czy coś się nie rozpadło. Pytania dotyczą klawiatur, myszek, a także przede wszystkim słuchawek. Tak więc na pierwszy ogień idą słuchawki Skull Candy Crusher, które recenzowałem dla Was już prawie pół roku temu. Jakieś pół roku temu je otrzymałem i właśnie od czasu otrzymania testowałem je kilka tygodni, potem była recenzja, więc spokojnie już są u mnie pół roku. Ja jakiś czas po recenzji oddałem je żonie, ponieważ jak wiecie, słuchawek testuję dość dużo, tak więc do żadnych się nie przywiązuję na zbyt długo. No a po co miały marnować się w kartoniku, tak więc żona ich sobie używała codziennie przez ten czas. Tak więc zobaczycie sobie, jak po pół roku użytkowania te słuchawki się mają, jak wyglądają, czy coś się zniszczyło. Postaram się zaspokoić Waszą ciekawość. Tak więc zapraszam Was do oglądania. Ok, tak więc przed nami mega słuchawki Skull Candy Crusher. Pamiętacie je dobrze z recenzji, ja dałem im maksymalną ocenę. Dostały także rekomendacje. Do tej pory utrzymuję tą tezę, są to naprawdę słuchawki warte polecenia i naprawdę jedne z najlepszych słuchawek, jakie dane mi było testować, posiadać. W międzyczasie troszeczkę sobie staniały, jak nie pamiętacie cen, to macie w opisie filmu. Na początek zobaczymy sobie może kabel. Zobaczcie, wtyk bez zarzutu, mikrofon, pilot też jest ok, chociaż to prawda, że ona nie używa tego do smartfona, jedynie do laptopa. No i cały kabelek jest jak najbardziej w porządku, nic się z nim złego nie działo, jest to wciąż ten oryginalny kabel, który przyjechał z zestawem, a przypominam, że żona używa tego codziennie i nie obchodzi się ze słuchawkami aż tak delikatnie jak ja. Natomiast czemu prezentuję je na tym starym stojaku Eifortec'a, a nie na tym, którego używam już teraz od Thermaltake'a? Ponieważ na tym stojaku one sobie codziennie stoją. Jak żona ich nie używa, odkłada na ten właśnie stojak. Specjalnie je tak zostawiłem, ponieważ jak widzicie, tutaj te poduszki dociskają trochę ten stojak i gdyby słuchawki miały marne wypełnienie, to prawdopodobnie już nawet po 2 miesiącach użytkowania te poduchy by się ubiły, odkształciły i od noszenia, i od właśnie takiej pozycji na stojaku. W przypadku stojaczka od Titi nie ma tego ryzyka, ponieważ słuchawki sobie wiszą na pałąku i nic nam tutaj nie uciska jakby tych poduszek. No ale dobrze, teraz się im dokładnie przyjrzymy. Zobaczcie, pałąk górny wygląda bez zarzutu. Nie ma tutaj żadnych uszkodzeń. Jeśli chodzi o przeguby, nadal pracują cichutko. Regulacja, czyli te prowadnice, pomimo że plastikowe, też wytrzymały próbę czasu bez problemu. Na samych obudowach, poza tym, że widać, że są troszkę zabrudzone, jakieś tam odciski palców, wiadomo, tusz i tak dalej, tutaj też są troszeczkę zabrudzone i to by było na tyle, jeśli chodzi o ten cały zewnętrzny plastik, tworzywo, jest naprawdę fajnie. Regulacja działa bez problemu. Przypomnę, że mamy tutaj wzmacniacz dodatkowy do basów. Po prostu możemy sobie takie miażdżące basy włączyć. Bardzo fajna funkcja. No i tutaj w tej słuchawce mamy zasilanie tego, bateryjkę. Nie najlepszej jakości, co prawda, ale daje radę. Chodzi tutaj o baterię oczywiście, nie o wzmacniacz, ponieważ wzmacniacz jest genialnym elementem słuchawek. No i moi drodzy, ostatnia rzecz. Zobaczcie sobie, zdjęte dopiero co ze stojaka, a praktycznie nie widać żadnego śladu, że były na stojaku, że były uciskane. Zobaczcie, gąbka jest nadal mega sprężysta, mega miękka i po prostu to wszystko wygląda super. Przyglądajcie się ile chcecie, oprzycia, cała ta skóra, czy tam ekoskóra, nieważne co to jest, wygląda po prostu świetnie. Powiem Wam, że jakbym je teraz tak dobrze wyczyścił, odtłuścił i tak dalej, to pewnie nie połapalibyście się, czy to są nowe, dopiero rozpakowane słuchawki, czy model używany przez pół roku. No zobaczcie, przyjrzyjcie się jeszcze dokładnie tutaj z tej strony.
Jakieś tam delikatne takie pofałdowania oczywiście są, natomiast nie ma tak jak w niektórych słuchawkach, że na przykład gdzieś mamy tak ubite na stałe już, bo jak sami wiecie, macie słuchawki, to niestety w niektórych modelach to się zdarza. I pałą górne wypełnienie tutaj jest powietrze, więc z tym raczej nic się złego nie zdarzy. Dlatego, jak widzicie, crashery próbę czasu przetrwały po prostu bez najmniejszego uszczerbku. Ok, moi drodzy, to by było na tyle. Mam nadzieję, że film był dla Was ciekawy, pomocny i że będziecie chcieli więcej tego typu sprawozdań z użytkowania sprzętu po kilku miesiącach. Jak widzieliście na przykładzie Skullcandy Crusherów, słuchawki nie do zdarcia. Myślę, że za kolejne pół roku będą wyglądały równie świetnie. Jeśli chcecie przypomnieć sobie ich cenę, no to macie cenę w opisie filmu. Ja zapraszam Was także na mojego Facebooka po więcej newsów. A tymczasem dziękuję Wam za uwagę i pozdrawiam Was. Cześć!